Witajcie najmilsi, pora na kolejnego F1 vloga w najbojowszych z bojowych warunków. Dziś tutaj w lesie nieopodal toru siedzę sobie na ziemi w nadziei, że nie ma tu czerwonych mrówek i nagrywam dla Was relacje z czwartkowego dnia medialnego. Z dnia, który przyniósł, wydaje mi się, nowe wiadomości na temat tego, co może się dziać z Robertem. I dnia, który wskazuje na to, że no, tutaj te stosunki i te negocjacje między Haasem a Orlenem no, idą w dobrym kierunku. I który, szczerze Wam powiem, dał mi nadzieję na to, że być może zobaczymy znowu powrót Roberta do Formuły 1, nie w przyszłym roku, ale w sezonie 2021. Natomiast do tego za chwilę przejdę. Chcę zacząć od wypowiedzi Gintera Steinera tym razem, który no, znowu bardzo ciepło się opowiadał o Robercie, tym razem tutaj w padoku w Meksyku. I no, na pytanie, czy więcej rozmawiał z Robertem, Ginter powiedział, tak, rozmawiamy. Rozmawialiśmy na temat funkcji w naszym zespole jako kierowca testowy, no i potrzebujemy kogoś do rozwoju w symulatorze. Wciąż szukają takiej osoby. Jesteśmy w dość dobrym punkcie, ale musimy także zrobić kolejny krok. On z całą pewnością jest jedną z najlepiej kwalifikowanych osób do tych zajęć, czyli do tego, żeby no, jeździć w symulatorze i być kierowcą rozwojowym. Nad tym rozmawiamy. I to wiecie, to jest pytanie, czy to są rozmowy z Robertem, tak, a nie z Orlenem. No mi się wydaje, że ostatecznie Ginter tutaj to ujmuje trochę bardziej ogólnikowo i że jednak trochę bardziej to dotyczy Orlenu, ale też no, mówił, że Robert bierze udział w tych rozmowach. Prezes o tym mówił, tak więc no, tutaj to jest ta kombinacja. Natomiast no, generalnie trwają rozmowy w tym temacie. Czy dostanie jakiś czas w samochodzie? Jeśli to zadziała, czyli jeśli się dogadamy, z pewnością kierowca symulatora, jak zawsze, oni wszyscy muszą mieć czas w samochodzie, ponieważ muszą korelować swoją pracę w symulatorze z tym, co robi samochód prawdziwy na torze. Inaczej nie ma to sensu. Jak dużo jazd w piątek? Pytanie. Nie mogę tego powiedzieć jeszcze. Wciąż rozmawiamy. To jeszcze nie jest zapięta umowa podpisana, no ale rozmowy trwają, tak, i no... Tutaj chodzi, no, no generalnie jest to jakby są dość zaawansowane z tego, co widać. Natomiast też dużo pokazuje wybicie Roberta. Ja mu zadałem pytanie, do tego powiem na koniec, już odniosę się. Na temat, no, spytałem Roberta o to, czy rozważałby ściganie się w przyszłym roku i powrót w 2021 roku, gdyby była taka opcja. Ale do tego przejdziemy. Natomiast najpierw wypowiedzi Roberta o sytuacji w ekipie po tych ostatnich wydarzeniach. Pamiętajcie, że no była ta afera ze skrzydłem. Dość mocne wypowiedzi Roberta, może nie hardkorowe, ale jednak dość mocne. No reakcja mediów brytyjskich, nie wszystkich, ale generalnie tej większości takiej propagandowej, no to dość taka, mówiąc szczerze, bezczelna i no, chamska, tak, czyli przyczepienie się do kierowcy i atakowanie kierowcy za to, że mówi, jak jest w zespole, no ale czego innego od nich oczekiwać, bardzo niesmaczna. No i tutaj oczywiście follow-up, kolejne pytania, no i Robert no, odpowiada po prostu na kwestie takie, co się dzieje w ekipie, jak sytuacja w zespole, po ostatnich napięciach. W zespole wszystko ok, wszyscy jesteśmy tu po to, aby dać siebie wszystko z tym, co mamy, prawda? Oczywiście nie jest to dla nas łatwy sezon, ale wszyscy jesteśmy pasjonatami i profesjonalistami, co jest też oczywiście ważne i tak powinno być generalnie, więc postaramy się dać z siebie wszystko. Wiemy, czego oczekiwać, więc nie będzie to łatwy wyścig. No tak, wiemy, czego oczekiwać, nie będzie to łatwy wyścig. O co chodziło z tym nowym skrzydłem w Japonii? Czy jechałeś trochę zły z tego powodu? Nie chodziło o to, że nie dostałem tego przedniego skrzydła. Chodziło raczej o to, jak to się odbyło, tak? Czyli chodziło o to, jak zespół rozegrał tę sprawę, jak został Robert potraktowany. Ja myślę, że jestem w tym biznesie od bardzo dawna i wiem, jak to działa, ale czasami wystarczyłoby po prostu otwarta rozmowa. Ale o czym tu otwarcie rozmawiać z punktu widzenia zespołu, jeżeli dzieją się różnego rodzaju chocki, klocki, jeśli chodzi o sprzęt, takie o jego przygotowanie, jego dobór. No wiecie, no tak jak mówiłem, to się wszystko, ten rodzaj patologii zagłębia się na różne obszary, no i skoro nie ma o czym gadać w tamtych tematach, no bo w otwartym tekstem mu nie powiedzą, co się dzieje, no to też sobie przyjęli, że no okej, o tym przednim skrzydle też po co informować, prawda, zamienimy i tyle. Teraz wycinki z wywiadów prasowych, dość znaczące. Natomiast Robert znowu kontynuuje. Myślę, że wiele razy w tym sezonie pokazałem, że jestem człowiekiem, który dość dobrze rozumie ten sport, nie tylko z punktu widzenia kierowcy. Czułem, że pewne rzeczy mogły być załatwione inaczej, tylko dzięki rozmowie, zamiast robienia tego inaczej, czyli stawiania go przed faktami dokonanymi. Zwróćcie uwagę, że też no, w podobnym tonie Robert się wypowiadał, jeżeli chodziło o Rosję, tak? Mówił o tym, że no, jeżdżę od początku sezonu i no, wiem, jaka jest nasza sytuacja zespołu, tak? Że jest kierowca, który rozumie tę sytuację i któremu można zaufać w tej kwestii. Mimo tego no, uznano, że trzeba go ściągnąć, bo zabraknie części. No to było takie trochę...
nie wiem, czy lekceważące, czy po prostu, nie, lekceważące takie uznanie, że okej, tam, co tam, robimy co chcemy, jesteśmy zespołem, tak, robimy co nam się podoba. Przy czym wydaje mi się, że ostatecznie mogą być za to pociągnięcie do odpowiedzialności, bo z tego, co słyszałem w Polsce od strony Orlenu, to nie przeszło tak gładko, tak jak no, większość sponsorów musiałoby jednak to zaakceptować, bo zespół rządzi. Ale z tego, co słyszałem, Orlen no, nie za bardzo ma ochotę przyjść na tym do porządku dziennego, że pozbawiono ich jakby czasu antenowego, potencjalnego, ściągając auto, które było sprawne do jazdy. Więc mam nadzieję de facto, że dobierają się za to do dupy, nie? Że po prostu, że to nie zostanie puszczone płazem. Mam nadzieję taką. W jaki sposób auto Ci bardziej pasowało z tym nowym skrzydłem? Co było innego niż wcześniej? Wyczucie było lepsze. Co było niespodzianką? Nie spodziewaliśmy się, że może być lepsze, więc to było trochę dziwne. Pewnie będziemy znów je tu testować, a potem używać, ale ja do tego podchodzę dzień po dniu. To lepsze podejście. Jakbyś opisał swoje relacje z zespołem, bo wyglądają z zewnątrz na napięte. Nie ma napięcia. Rosja, a potem Japonia? To jest znowu kontynuacja pytania. Nie sądzę, żeby było napięcie. Sytuacja nie jest łatwa. Mam dobre relacje z zespołem. I teraz posłuchajcie. Na pewno jeden epizod nie wpływa na relacje z ludźmi, z którymi pracuję. Kto to są ludzie, z którymi Robert pracuje? To jest jego inżynier wyścigowy, to są jego mechanicy, to są wszystkie osoby najbliższe Robertowi, które Robert bardzo chwalił, dziękował im za to, że w Japonii po wypadnięciu historii uszkodzenia samochodu w tak szybkim czasie byli w stanie odbudować auto, tak? I Robert to podkreślał, jak to jest niesamowita robota, podkreślał, że podziwia to w nich, że będąc w tak trudnej sytuacji, oni się nie poddają, więc wiecie, zespół w tym ujęciu Roberta, to moim zdaniem to nie jest cały team, a już z całą pewnością nie jest to jego tam, nie są to jego głowy, tylko to są ludzie, z którymi on na co dzień pracuje na tym torze, z którym dzieli tak naprawdę te niedole. To są ludzie wyścigów, którzy też moim zdaniem nie jedna z tych osób ubolewa nad tym, co się dzieje z ekipą, to pewnie większość, natomiast nie jedna też ubolewa nad tym, co się w tej ekipie dzieje z Robertem, bo Robert generalnie co do zasady jest bardzo lubiany i bardzo szanowany. I za to, jaką jest osobą i za to, ile wnosi do zespołu i ile wnosi w tym sporcie i co, także dlatego, jakim jest kierowcą, dlatego, że no, ludzie, którzy wiedzą, tak, wiedzą na to patrzeć i wiedzą to od środka, zdają sobie sprawę z tego, w jakich warunkach Robert jeździ. To są ludzie, którzy go po prostu bardzo szanują i którym jest szkoda to, że w ich zespole, pod ich nazwą, takie rzeczy się im dzieją. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, wszyscy bardzo dobrze rozumiemy naszą sytuację. Pewnie czasami mamy inne punkty widzenia, ale myślę, że wystarczająco długo jestem w tym sporcie i byłem w różnych sytuacjach, że rozumiem taki punkt widzenia, także punkt widzenia zespołu, tak? To jest też bardzo fajne, znaczące stwierdzenie. No mi się wydaje, że gdyby Robert znalazł się w takiej sytuacji, ojej, co to by było, przy swojej pierwszej przygodzie, kiedy był wiele młodszy, tak, i mniej doświadczony, no i dojrzały, to po prostu byłby nie do życia. No, przypuszczam, że wymordowałby pół zespołu. No teraz patrzę jako kierowca, który też jest w stanie zrozumieć takie rzeczy. No po prostu zna życie, tak, zna motorsport trochę bardziej, jest w stanie pewne rzeczy zrozumieć, nawet jeżeli się z nimi nie zgodzić, no to zaakceptować, no i no, przyjąć różne punkty widzenia. To jest oznaka dojrzałości, którą oczywiście osiągnął nie tylko z racji wieku, ale także z racji tego, no to czym go życie potraktowało, tak, wszystkich tych rzeczy, które się wydarzyły. One naprawdę uczą tolerancji, doceniania pewnych rzeczy, innego spojrzenia. Dlatego czasami łatwiej byłoby po prostu porozmawiać, a nie załatwiać rzeczy inaczej. Ale nie sądzę, że relacja jest w jakikolwiek sposób inna niż była. Mam duży szacunek dla ludzi, którzy pracują, żeby to się udało. Czasami narzędzia, które mamy my, nie tylko ja, Robert Kubica w moim samochodzie, tylko my wszyscy pracujący przy tym samochodzie, nas ograniczają. Ale jest jak jest i pewnie dlatego, że wiem, jaka jest sytuacja, mam jeszcze więcej szacunku, że się nie poddają i naprawdę robią świetną pracę, biorąc pod uwagę to, co mamy. To jest cały czas odniesienie nie do całej ekipy od góry, tylko do odniesienie do ludzi, którzy pracują, którzy przyjeżdżają na wszystkie tory, którzy po prostu na tym zapieprzają i muszą się męczyć z tym, co dostają do dyspozycji. Kto odpowiada za obecną formę zespołu? Czy to management? Nie wiem. To zostawiam Wam, dziennikarzom. Wy chcecie o tym rozmawiać, a ja jestem kierowcą i możecie mnie pytać o jazdę, ale nie o pieniądze. Ja nie wiem nawet, jaki jest budżet tego zespołu i szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to. To nie należy do moich obowiązków. Zwróćcie uwagę, to było pytanie, kto odpowiada za formę zespołu, a Robert mówi o pieniądzach, tak, o budżecie. Czy nie wspominałem Wam już dawno temu, że prawdopodobnie Williams między innymi ze względów budżetowych po prostu pociera tupę szkłem i stąd niedobre części zamiennych, które potem dopiero wyszły podczas Grand Prix Rosji. No to ciekawe, tak? No, nie pytany konkretnie o kwestie finansowe, tylko bardziej o management. Wydaje mi się, że bardziej może nawet w kierunku Claire Robert mówi o sytuacji finansowej ekipy. Co też nie jest przypadkiem, dlatego że Robert jest tym kierowcą, jest tym człowiekiem, który raczej nie zdarza mu się, żeby puścić coś takiego, co by było przypadkowego. Tak? Robert nie ma wpadek PR-owych. O przyszłym roku.
Jakieś wiadomości na temat startu w przyszłym roku? Z jednej strony tak, oczywiście czas ucieka, więc trzeba się zbliżać do rozwiązań, ale zajmie to jeszcze trochę czasu. Kilka rzeczy musi się znaleźć we właściwym miejscu muszą się ze sobą połączyć, ale wygląda to całkiem dobrze. Fajne słowa. Oczywiście jeszcze nie wszystko jest rozwiązane, ale jesteśmy na dobrej drodze. Fajne słowa. No wydaje mi się, że po prostu tutaj jest progresja, jeśli chodzi o załatwienie fotela wyścigowego w innej kategorii. Jaka to kategoria? Powiem szczerze, nie podpytuję o to Roberta, bo mówiłem wam nieraz, że pewnych rzeczy wolę się od Roberta nie dowiadywać, bo wtedy jestem zablokowany, bo jak wiem coś od niego, no to nie mogę tego wyjawić, dopóki to się gdzieś nie pokaże. Natomiast jeżeli tego nie wiem od niego, to mogę to sobie wykombinować. I moim zdaniem ja to kombinuję, że to jest dobra droga na to, żeby mieć fotel w DTM-ie. Ginter Steiner dziś ciepło mówił o tobie. Ginter o mnie mówił? Może o mnie śni? Mam nadzieję, że nie. Życzę mu lepszych snów, śmiał się Robert. Oczywiście wszyscy, cała darśnia nasza dziennikarska na ten tekst, żeby się śmieli, bo to jest po prostu przezabawne. Powiedział, że jesteś najlepszym kandydatem, aby pracować w symulatorze. Znowu wraca kwestia symulatora. Co mówi Robert? Sądzę, że po ogłoszeniu decyzji w Singapurze od razu wyraziłem się jasno, że moim celem jest ściganie się. Z tego co wiem, Ginter nie jest na pozycji, aby mi to zaoferować. To ciekawe, Ginter nie jest na pozycji z całą pewnością w tym sezonie, bo ma podpisane dwa kontrakty dwóch kierowców, ale być może też nie jest, bo tak się zastanawiam, być może Ginter chciał zmienić kierowcę na fotelu Romana, tylko nie mógł, dlatego że to Ginter owszem jest szefem ekipy, ale nie jest jej właścicielem. I to jest duża różnica. Być może Ginter świeci oczami za Gina Hasa, który z jakichś swoich powodów jednak uważa, że Roman powinien być w składzie, prawda? Są pewne opcje, abym był zaangażowany w innej roli w padoku F1, ale przede wszystkim chciałbym rozwiązać to, co dla mnie jest najważniejsze. Chcę się ścigać, a potem, gdy to się rozstrzygnie, zobaczymy, co będzie możliwe w przyszłości. Nie widzę siebie jednak tylko zamkniętego w ciemnym pokoju i nabijającego okrążenia w symulatorze. Nie wykluczam tego, ale to musiałoby się łączyć z innymi rzeczami. Dlatego ta sprawa musi trochę zaczekać. Wszystkie puzzle muszą do siebie pasować, a to zabiera czas. Mówi się, że mógłby siedzieć na przykład w piątkowych treningach. Tego nie wiem. Jak już powiedziałem, tego nie. Robert nie może wchodzić na kwestię negocjacji, prawda, i ich wyjawiać. Nie może coś się odnosić do tej konkretnej informacji, więc mówi, tego nie wiem. Jak już powiedziałem, abym znalazł się na określonej pozycji w tym zespole, abym wykonał właściwą pracę w symulatorze, muszę pojeździć prawdziwym bolidem. Więc widzicie, już Robert wchodzi w tę kwestię, że okej, praca w symulatorze, muszę pojeździć bolidem, ha? Inaczej. Możesz wykonywać tę pracę, ale poniżej pewnego poziomu. To wymaga wiedzy na temat tego, co dzieje się w rzeczywistości. To na pewno pomaga. Jak mówiłem, przede wszystkim jednak skupiam się na kwestiach wyścigowych, a potem zobaczymy. Czyli jeszcze raz, Robert, priorytet ściganie, ale praca w symulatorze, no na pewno nie full time, nie we wszystkich wyścigach, ale jednak, plus połączona z wyjazdami jazdami w testach i treningach piątkowych, to jest na agendzie. O tym się rozmawia, bo o tym mówi z jednej strony Ginter, z drugiej strony Robert nie potwierdza, ale mówi czego potrzebuje, to się wszystko zgadza ze sobą. To wiecie, to wszystko idzie w tym kierunku, póki co w tym momencie. Ginter mówi, że to jeszcze nie jest sklepnięte, ale to idzie, wszystko idzie, wiecie, w tamtą stronę, póki co. Naprawdę fajnie to wygląda. I teraz moje pytanie, bo to jest właśnie kwestia, która mnie męczy, bo wspominałem wam o tym, że Robert jest raczej osobą, która by chciała no, raczej angażować się, jeżeli już wejdzie do innej kategorii, no to nie na zasadzie takiej, że dobra, tutaj trochę pojeżdżę i potem znowu się przepieść do Formuły 1 oddolnie, natomiast co powie sam Robert? Pytam go, czy rozważyłbyś ściganie się w przyszłym roku w innej kategorii, a potem powrót do Formuły 1 w 2021? Czy wolałbyś się mocniej zaangażować w innej kategorii? Zawsze ciężko odmówić, gdy możesz mieć fotel wyścigowy w Formule 1. Oczywiście zależy to od tego, jakie będę miał możliwości, ale sądzę, że w życiu miałem wiele twardych lekcji i nauczyłem się, że nie ma sensu myśleć za bardzo w przód, bo nie wiesz, co się może zdarzyć. Lepiej skupiać się na tym, co jest bliżej. Bliżej teraz, tak obecnego momentu. To jest ciekawe, nie? Czyli nie takie myślenie, że dobra, przejdę do, dajmy na to, ja mówię, DTM-u i planowanie, nie wiem, najbliższych 5 lat, tylko to, co jest do wyjęcia tu i teraz, a to, co będzie za rok, to będzie za rok, to jest coś innego. Oczywiście chciałbym mieć odrobinę stabilności w pewnych aspektach i jeśli zaangażuję się w nowej kategorii, to normalne, że potrzebujesz trochę czasu, aby się zaadaptować i osiągnąć swój najwyższy możliwy poziom. Nie jest to coś, co da się zmienić czy włączyć. Ale oczywiście, gdyby była szansa Formuły 1, to odpowiedź byłaby zapewne prosta. Czyli wygląda na to, że ta opcja, no bo wiecie, na przyszły rok Roman zakontraktowany, Kevin zakontraktowany, na 2021 rok sprawa jest otwarta, będą dwa wolne samochody i prawdopodobnie, jak się dogadają, będzie duży sponsor z Polski w Hasie. Stąd mówiłem wam kilka programów temu już,
że moim zdaniem Orlen ma bardzo mocną siłę przebicia. To ostatnio potem potwierdził prezes Obajtek we wtorek, mówiąc tak, że to kwestia miejsca w negocjacjach i tak dalej. Więc moim zdaniem trafiłem ze swoimi prognozami czy przewidywaniami, że cały czas można wysterować sytuację tak, żeby Robert mógł wrócić do Formuły 1 znowu w sezonie 2021, a być może nawet, tu znowu to jest mój strzał, jeszcze w trakcie przyszłego sezonu. To się wszystko teraz rozgrywa, to się wszystko teraz toczy. Jak to się ułoży, to dopiero zobaczymy, ale jest coraz lepiej. Naprawdę wygląda to całkiem, całkiem fajnie. I na koniec jeszcze o torze, na którym Robert jeszcze nie był w Mexico City, który jest położony 2200 metrów nad poziomem morza, to dość wysoko. To będzie mój pierwszy raz na tym torze w samochodzie Formuły 1. Byłem tu w zeszłym roku, ale nie jeździłem. W zasadzie byłem nawet w 2008 roku z BMW na imprezie promocyjnej, ale tor wyglądał trochę inaczej. Nie za wiele pamiętam i tor... Będę musiał zaczekać do drugiego treningu, bo w pierwszym moim samochodem pojedzie Nicolas. Latifi tak pojedzie w samochodzie Roberta, ale tu już nikt nie drażył tego tematu. Wiadomo, że nie będzie łatwiej, jeżeli Robert starci sesję, ale już po co w to wchodzić? Wszyscy to wiedzą, trzeba się... Gramy tym, co mamy, tak? Sądzę, że generalna charakterystyka tego toru z powodu wysokości sprawia, że mamy najmniej docisku, więc musimy zobaczyć, jak sobie z tym poradzimy. To unikalne miejsce, szczególnie ostatni sektor, gdzie znajdują się potężne trybuny, przypominające bardziej stadion niż tor wyścigowy. I tyle, jeśli chodzi o wypowiedź Roberta. Jak wspomniałem, moim zdaniem w kontekście ewentualnych startów Roberta w Formule 1 nie w przyszłym sezonie, tylko w kolejnym, wygląda to coraz ciekawiej. Ta opcja jest coraz bardziej otwarta. No, wydaje mi się, że pozostaje nam się cieszyć, że jest taka firma jak Orlen, której bardzo zależy, żeby być formalnie niezależnie od tego, czy z Robertem, czy nie. No i że mamy kierowcę jednego, jedynego z Polski, który spełnia wszelkie kwalifikacje, żeby w tej Formule 1 jeździć, tak? Bo innego nie ma i nie będzie przez długi czas. Tak więc jeżeli to się tak fajnie poklei znowu, no to wiecie, będziemy mieli trzecie wyjście do Formuły 1. Ja na razie go nie zapowiadam, bo to jeszcze za wcześnie. Jeszcze najpierw musimy zobaczyć, co Robert będzie robił w przyszłym roku, ale te sprawy układają się bardzo, bardzo dobrze na ten moment. George. Mi się tak wydaje, że fakt, że to jest bardzo wysoko, sprawia, że być może pewne mankamenty Williamsa będą zredukowane. George mówił o tym, że Williams zazwyczaj miał zbyt duże chłodzenie, a tutaj są problemy z chłodzeniem, więc to może zadziałać na korzyść Williamsa. I poza tym powiedział, trochę mniej powietrza, czyli tej gęstości powietrza, powinno dać nam trochę więcej osiągów, ale i tak wiemy, że podstawowe osiągi bolindu będą w ten weekend takie same. No niby będą, ale relatywnie do innych, to naprawdę ta wysokość może dużo zmienić, jeśli chodzi o zachowanie opon, o prędkość na prostych, o chłodzenie właśnie. Naprawdę tutaj może być sporo zamieszania. Pytanie, czy zespół w ten weekend przygotuje auto. Powinniśmy mieć w ten weekend dwa przednie skrzydła nowe, tak? Nie tak jak poprzednie jedno. I powinniśmy być w stanie obaj używać ich jutro, z tego co zrozumiałem, bo nie byłem na briefingu inżynierów. Czyli będą dwa skrzydła już nowe, zamiast jednego, tak jak było w Japonii, co oznacza, że będzie formalnie otwarta droga dla Williamsa, żeby ich użyć. Natomiast ja bym się nie cieszył, dlatego że nawet jeśli Robert dostanie to skrzydło i dostanie też na wyścig, to tam już coś na pewno będzie wykombinowane, żeby to inaczej można rozwiązać, bo tak to działa w tym sezonie po prostu. I nie mam wątpliwości, że będzie tak samo i tym razem. Już zauważył kolega tutaj, jeden dziennikarz, że na przykład Robert i George mają w samochodzie inne tablice boczne zamocowane. Że znowu mają samochody w innej konfiguracji. Co z hamulcami? To moje pytanie. To były problemy z temperaturą. W tym roku mieliśmy kilka problemów z hamulcami. Może nie tyle problemów, co nie działały tak, jak mogłyby działać. O, to ciekawe. Więc szukaliśmy różnych rozwiązań. W Japonii, gdzie tak naprawdę hamujesz tylko raz na każdym okrążeniu, zupełnie nie działały. Było bardzo ciężko, ale z pewnością ten problem nie wróci. Z tego życzę Tobie, George. Tobie być może ten problem nie wróci, chociaż nie powiedziałem, że z pewnością. Natomiast Robert miał problem z hamulcami. One się pojawiały, znikały przez cały rok od początku sezonu, więc no to oczywiście ta wypowiedź nie dotyczy Roberta. Wiemy, jaka jest sytuacja z częściami, ale to ciekawe. Wyłapałem wypowiedź George'a. Bo gdy nakładasz kask, nie myślisz o tym w ogóle. Jedziesz tak szybko, jak potrafisz. W żadnym stopniu mnie to nie spowolniło. George'a nie. George nie musiał się tak bardzo martwić o te części. Robert występował jakby z innego punktu. Przechodzimy do
innych obszarów w stawce. Jaki może być układ sił w Meksyku, bo jest to jedna duża niewiadoma. Luis dziś na konferencji powiadał dużo o prostych i o tym oczywiście o tej przodze Ferrari na tych prostych, czyli znowu to się odnosi do tego samego. Natomiast mówił, że w kontekście wyścigu, że oni się będą szykowali bardziej na wyścig, także pole position to nie wszystko, bo było pytanie, czy że od 6 wyścigów nie ma pole position, czy w końcu to się to uda. No to mówił, że gdzie jak gdzie, ale na tym torze raczej się nie uda, no ale że pod kątem wyścigu mówił, że lepiej poznaje samochód, że mogą być w lepszej sytuacji w Meksyku niż byli w ostatnich latach. A przypominam wam, że Luis przez ostatnie 2 lata, mimo tego, że tu zdobył, tu przypieczętował mistrzostwo świata, to przez ostatnie 2 lata de facto nigdy nie stanął na podium w Meksyku. Max też dziś wskazał o Ferrari, był pytany, czy to może być ostatnia szansa na zwycięstwo Red Bulla, no bo wygrał 2 ostatnie wyścigi, no mówił, że jeszcze zobaczymy, musimy się przekonać, natomiast mówił, że Ferrari ma naprawdę bardzo dużą przewagę na prostych i mówił, że można nadawać to w zakrętach oczywiście, bo tam trzeba, jeżeli nie masz na prostych, ale w momencie, kiedy starasz się w zakrętach, no to w tym momencie obciążasz bardziej opony. Zwraca też uwagę, że w zeszłym roku był duży graining, granulkowanie opon, natomiast mówi, że w tym roku z racji tego, że używa się opon mniej, znaczy twardszych, no, że ten problem może zostać rozwiązany. Natomiast niczego nie wyklucza. Natomiast Seb, szczerze mówiąc, na tej konferencji wyglądał na bardzo pewnego siebie, no ale tam mówił oczywiście kurtuazyjnie, że proste są ok, że tak, że bardzo dobrze, ale są też zakręty na tym torze, a dwa, że na tym torze jest mniej ważna efektywność samochodu generalnie, całego pakietu, a ta efektywność, no to była mocna strona Ferrari, więc tutaj tracą jeden atut. Mi się wydaje na tym etapie, że faworytem jest jednak Ferrari, ale jeszcze raz z racji na tejże, tu jest 2200 metrów nad, prawie 2300 metrów nad poziomem morza, a kolejny najwyższy tor to jest trochę ponad 700, to jest Interlagos, tu naprawdę zasady gry się zmieniają i to dotyczy wielu różnych aspektów, typu ustawienie samochodów, ustawienie chłodzenia w samochodach, przede wszystkim praca opon, tego typu rzeczy, także silniki mogą trochę inaczej. Silniki to dziś trochę tak żartował, pół żartem mówił Max, że akurat w Meksyku silnik Renault zawsze był dobry i to im trzeba oddać. Więc tu się mogą trochę już, trochę się zmienić zasady gry. Jeszcze parę słów o Leclercu. Ciekawe, przyznał, że Ferrari zasłużyło na karę w Japonii, ale nie miał na myśli kary dla niego za aferę z Maxem, tylko miał na myśli karę za to, że nie zjechał na zmianę przedniego skrzydła. Miał absolutną rację. Absolutnie zasłużenie na karę to było, no szczerze mówiąc, to było bardzo niebezpieczne i skandaliczne. Natomiast wypowiadał się też o tych podejrzeniach co do silnika Ferrari, które są trochę takie nie fair, no bo wiecie, Force Racing Point przynajmniej wyciągnął papiery, bum, walnął na stół. Naszym zdaniem Renault jest nielegalne, to zostało zbadane, okazało się, że było nielegalne, do czego jeszcze przejdziemy. I tyle, natomiast tutaj nikt nic nie składa, nikt nic nie mówi, tylko takie, to są takie insynuacje, że tutaj tego może. Myślę, że za każdym razem, gdy zespół jest w dobrym momencie, każdy stara się patrzeć na detale i stara się zdestabilizować zespół, więc mówi, że to jest wymierzone po prostu w destabilizację Ferrari. My wewnątrz zespołu jesteśmy przekonani, że nie ma żadnego problemu, więc to nie ma dla nas żadnego wpływu. Czyli Ferrari jest przekonane, że jadą na legalu. Pozostaje im wierzyć, ja im wierzę. Z innych ciekawych dziś Bottas, no, Valtteri jest pocieszny trochę, ja go lubię co do zasady, natomiast z Valtterim jest tak, że on bardzo rzadko mówi cokolwiek ciekawego. Natomiast dziś powiedział coś ciekawego, powiedział, że on nie skreśla swoich szans na mistrzostwo świata. Dopóki jeszcze są. Znaczy on zdaje sobie sprawę, że są bardzo małe i tak dalej, ale dopóki są, nie ma sensu o tym mówić. No nie no, bardzo dobrze, nie? Wiadomo, nie wolno podawać walki, zanim się nie skończy, natomiast wystarczy, że Lewis zdobędzie 14 punktów więcej tutaj i wyjedzie z tytułem 6 mistrza świata z Meksyku. Ja do końca mam jeszcze 4 wyścigi, więc jakoś tego nie widzę, żeby Bottas to mistrzostwo zdobył, no ale oczywiście, no nie no, przepraszam, może się czepiam, nie? Co innego mam mówić. A ponieważ mamy już w zasadzie wszystkie rozstrzygnięcia najważniejsze, to one zapadły. No bo tak, wiemy, że mistrzostwo konstruktorów ma już Mercedes 6 raz z rzędu, wiemy, że 6 raz z rzędu mistrzem świata będzie kierowca Mercedesa i wiemy, że na 99% tym kierowcą będzie Lewis Hamilton. Więc ponieważ 4 wyścigi przed końcem, nie ma tak za bardzo o czym gadać, jeśli chodzi o ściganie, no to na konferencji prasowej poruszony został temat ekologii i potem był pompowany w padoku. Ja go też trochę pompowałem, mówiąc szczerze. Na konferencji był Vettel, Hamilton, Perez, Albon i Giovinazzi. No i było pytanie o ten komunikat Luisa dramatyczny, że on to ma czasami ochotę to wszystko walnąć, bo ludzie nie dbają o środowisko i tak dalej, takie pierdu. No i Luis mówi bardzo konkretnie, bo że on sam, to są jego social media i może w nich mówić de facto to, co mu się, to co chce mówić, że może wykorzystać swoją pozycję i jak inni kierowcy Formuły 1, żeby przekazywać pewne ważne wiadomości do świata i tak dalej, i tak dalej. Natomiast
dostał też pytanie, co robi on sam, żeby ten problem środowiskowy poprawić. Moim zdaniem to było pytanie, które zostało mu zadane, czyli pewnie na prośbę Luisa poszedł, bo takie rzeczy się zdarzają. Ja tego nigdy nie zrobiłem, mówiąc szczerze, bo akurat Robert nie jest taką osobą, generalnie, który by takie rzeczy robił, a Robert nie gra w takie chocki-klocki w mediach, ale to się często zdarza, że dziennikarze są proszeni przez oficerów prasowych danych ekip, często albo przez po prostu w ramach PR-u zespołu wymyślonego, albo przez kierowcę, żeby zadać jakieś pytanie, bo kierowca chce się na dany temat konkretny wypowiedzieć na konferencji prasowej, chce to pytanie otrzymać. To tak działa w Formule 1. I moim zdaniem facet dostał pytanie o to, żeby Luis wyliczył, co robi, dlatego że Luis przez kolejnych 5 do 6 minut wyliczał, co on robi, żeby to środowisko ratować. I mówił o tym, że w swoim biurze i w domu to, że wszystkie materiały 100% recyklingu i że wewnątrz szczoteczki do zębów takich używa, żeby plastiku nie używać, że ograniczył liczbę lotów, no to, że sprzedał samolot, to już wszyscy wiemy. Że zmienia swoje samochody, że część sprzedał swoich samochodów, niektóre nie, bo za bardzo je kocha, ale część sprzedał. No zaraz, jak szkodzą środowisku, to powinien je chyba spalić, nie? Żeby sprzedawać, bo co z tego, że nie będzie nimi jeździł? Ktoś inny będzie psuł trunim środowisko, nieprawdaż? Trochę się czepiam, nie? Ale de facto, jak macie taką misję wielką i że na przykład ma 3 służbowe Mercedesy w Stanach, że je wszystkie odesłał, bo to były spalinowe i że teraz wymienia wszystko na elektryczne i tak dalej. Co ciekawe, dodał też, że nie interesuje go Formuła E. Co ja pisałem na Facebooku, nie wiem, czy mówiłem wam tutaj, że Erik Wern, to było przezabawne, mówił, że tutaj Luis, że rozumie jego przekaz, że on to sam zrozumiał, jak zaczął startować w Formule E i że Luis powinien zrobić kolejny krok i pokazać wszystkim przekazać do Formuły E, co jest przezabawne. Luis oczywiście powiedział, że nie ma zamiaru, no bo Formuła E to jest, mówiąc szczerze, nie powiem, że pośmiewisko, no bo nie, ale mówiłem wam o tym nieraz, wśród kierowców Formuły 1 jest rozważane jako wyścigi, no takie dobre na emeryturę, dobrze zarobić, żeby się związać mocniej z jakimś koncernem samochodowym, ale samo ściganie średnio ich interesuje z tego względu, że są po prostu za wolne. Chodzi o prędkości maksymalne głównie. To nie jest to ściganie, to jest bardziej show. Natomiast kontynuując temat eko, bo mnie to trochę tak zdziwiło, ja zadałem kilku kierowcom, między innymi Kimiego spytałem o to, co on sądzi w tym temacie i Kimi się ożywił podczas tego spotkania prasowego. Mogłoby się wydawać, że to jest jedno z pytań dla Kimiego, w których powie: I don't care, mam to gdzieś. A jednak Kimi tutaj podłapał temat, zmienił się trochę, nie? Dorosł chłop. I ożywił się i zaczął mówić fan takie rzeczy. Bo jemu zależy na ekologii, wbrew pozorom. To oczywiste, że te problemy dotyczą wszystkich, którzy żyją na tej planecie i staramy się robić co w naszej mocy, ale szczerze mówiąc nie jesteśmy chyba w najlepszym miejscu, aby robić z tego wielkie historie. Ponieważ ostatecznie spalamy paliwo. W jakim celu? Żeby zająć pierwsze czy drugie miejsce? Z pewnością staram się mieć w tym udział z mojej strony, tak bardzo jak się da, ale myślę, że F1 nie jest najlepszym miejscem, aby mówić ludziom, co trzeba robić w tej kwestii. Aby naprawdę iść tą drogą, powinniśmy zostać wszyscy w domach i zapomnieć o ściganiu. To szalone, aby się w to wgłębiać, szczególnie podczas weekendów wyścigowych z różnych powodów. Także Max Verstappen dostał o to pytanie i odniósł się do tej kwestii bardzo, bardzo rozsądnie. Mi się akurat podoba takie właśnie spojrzenie. Cóż, lubię paliwo. Czy mam prawo tak powiedzieć? Nie lubię tych elektrycznych rzeczy, znaczy lubię mój mały elektryczny mopad w domu, ale nie w Formule 1. Ja wiem, że środowisko jest bardzo ważne, ale Formuła 1 jest też na tym świecie od jakiegoś czasu i nie sądzę, że powinniśmy przesadzać i dramatyzować w tej kwestii. Po prostu trzeba się z tym pogodzić. A jak się komuś nie podoba, to niech nas nie ogląda. Bardzo mi się podoba to stwierdzenie, bo to tak dokładnie działa. Nie podoba się nie oglądać nas. I to zresztą do Formuły 1, to jest zresztą też mój przekaz czasami źle odbierany, kiedy ktoś mi tutaj przychodzi z pretensjami, nie wiem, że jestem źle uczesany, tak, albo że źle słychać, albo co najgorsze, że ma do mnie pretensje, że mam takie opinie, jakie mam. Czyli siedzi na dupie gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, i on ma do mnie pretensje, że ja na podstawie swojego doświadczenia ponad 20-letniego w motorsporcie i na temat tego, co tutaj w padoku, znaczy tam, bo to nie jestem w padoku, nie mogę nagrać w padoku, muszę być poza torem. Będąc na torze Formuły 1 to, co wynoszę, że ja mam takie opinie, no to odpowiedź jest jedna, nie podoba się? Do widzenia. I to jest to podejście Maxa, dlatego tak no, lubię go, tak, i podoba mi się jego właśnie spojrzenie na te sprawy, na generalnie na te sprawy, bo to jest prosta logika, naprawdę. Nie podobać się nie ma obowiązku, naprawdę. Nie musisz oglądać Formuły 1, nie musisz słuchać kierowców czy innych osób, po prostu nie podoba się, do widzenia. Widziałem ten dokument na temat, program dokumentalny na temat życia opartego o roślinę, o dietę roślinną.
i był całkiem ciekawy. Wielu kierowców, wielu sportowców twierdzi, że na tej diecie zyskali, ale to także jest trochę inaczej niż Formuła 1, gdzie nie jesteśmy ograniczani, jeśli chodzi o tempo z powodu formy fizycznej, tak? Czyli kierowcy muszą być wysportowani, ale nie muszą być superatletami, muszą być wystarczająco mocni, mieć wystarczająco dobrą kondycję, ale nie muszą mieć, nie jest tak, że kto ma więcej siły i lepszą kondycję, ten będzie szybszy. Po prostu trzeba osiągnąć pewien, bardzo wysoki, ale jednak pewien poziom, powyżej którego już możesz pakować o wiele więcej i nic ci to nie da, bo jednak ktoś jeździ się samochodem, tak, a nie biega. Musisz być silny i mieć kondycję, ale nie jeździmy na rowerach i nie biegamy. Od czasu do czasu z przyjemnością zjem burgera i będę tak robił dalej. Wiem, że Louis ma burgerownię wegańską, ale ja lubię mięso. Każdy powinien decydować za siebie, ale ja nie zamierzam zostać weganinem. Do czego ma pełne prawo i tutaj nie chcę wchodzić w takie kwestie światopoglądowe. Szczerze mówiąc, sam próbowałem być wegetarianinem i w zasadzie od czasu do czasu, kiedy nie jem mięsa, to nim jestem. Inaczej staram się je ograniczać, natomiast mocno. Natomiast i lepiej się czuję, mówiąc szczerze, jak nie jem mięsa. Natomiast generalnie to są nasze życiowe wybory, tak? I też nie będziemy teraz wchodzić w jakieś takie dyskusje egzystencjalne i moralne na tym zasadzie. Fakt jest taki ostatecznie, że jesteśmy drapieżnikami, tak? Jesteśmy największe, najgorsze bydle na tym świecie, najgorszy drapieżnik, jaki może być, najbardziej agresywny, najbardziej taki działający, no po prostu nie według logiki przetrwania, tylko po prostu na przykład zabijający dla przyjemności, to jest człowiek, no. I my jesteśmy ludźmi niestety, no. To niesie ze sobą wiele wzniosłości, a także wiele takich rzeczy, powiedzmy, mniej fajnych. Natomiast jeszcze spytałem o to George'a, tak, o to, co on o tym sądzi, no i mówił, że de facto, no, ja go spytałem, dwa pytania zadałem, drugie mu zadałem, czy by zamienił silnik spalinowy na elektryczny, tak, żeby było lepiej. On powiedział, że no sorry, ale przecież jeden samolot, który leci na długim locie z Nowego Jorku do Sydney, czy na takim połączeniu, to ten samolot pali o wiele więcej paliwa niż cała Formuła 1 podczas weekendu wyścigowego, o wiele, tak, bo to jest kilkaset, 200 parę ton, może pójść na taki przelot, no to come on, nie, no... Jeśli chodzi o spalanie paliwa, no to Formuła 1 jest taką mniej niż kropelką w morzu. To jeśli chodzi o kwestię eko. I na koniec parę zdań. Po pierwsze o Renault, który łaskawie zrezygnował z apelacji. To mnie mocno bawi, dlatego że moim zdaniem to puścili takie na zasadzie, żeby trochę dać pod publikę, że my to wcale nic takiego złego nie zrobiliśmy, trochę dla ratowania wizerunku, tak to nazwijmy, w pewnym sensie. Dlatego że Renault ma dużo szczęścia, że zostało to tak rozegrane, że to zostało rozegrane rozsądnie, bo z całą pewnością mieli problem. Ich auto nie było regulaminowe nie tylko w Japonii, bo by się nie udało przygotować tych dokumentów w oparciu tylko jedynie o wyścig i tak szybko. Więc FIA mogłaby im zarąbać, nie wiem, bo mogłaby ich zdyskwalifikować z połowy wyścigów tego sezonu. I nie zrobiła tego, więc prawdopodobnie to zostało rozegrane w stylu Berniego, tak jak już wam wspominałem wcześniej w innych programach, że coś tam musimy zrobić, ale wy to usuńcie, tak, ale nie będziemy robić z tego afery. Więc takie gadanie, że my rozważamy apelację, to jest w ogóle what the fuck, nie pogięło ich? Gdyby oni złożyli realną apelację, to dostaliby po dupie strasznie, bo wtedy FIA by naprawdę nie darowaliby im tego. Po prostu by dostali znacznie większe sankcje, udowadniając, że ten samochód nie spełniał wymogów regulaminu sportowego wiele częściej i w większej liczbie wyścigów. I tak to by się skończyło. Dlatego to było takie, moim zdaniem, pis na wodę, takie gadanie. Więc łaskawie zrezygnowali z apelacji. Wow, dziękujemy wam, Renault, bo przecież... Come on. Tyle, jeśli chodzi o ten zespół. Mamy newsa. Alonso pojedzie w Dakarze, co jest bardzo interesujące, no bo wiecie, to długo jakby było, no wiecie tutaj, że tutaj testy, tajne testy w Polsce były między innymi, natomiast dopiero teraz to zostało potwierdzone, podczas gdy to było w kartach o wiele wcześniej. Słyszałem tutaj anegdotę w padoku, że od kolegi dziennikarza, że on ma dobry kontakt z Sańcami i że często tam bierze komentarze Carlosa, natomiast kiedy zgłosił się do niego o komentarz znowu w sprawie działań Fernando, że coraz więcej testuje, nagle Carlos Sainz senior przestał mówić o Alonso, w ogóle przestał wchodzić w ten temat. Carlos Sainz, który tak jest wielokrotnym zwycięzcą rajdu Dakar i znowu będzie w nim jechał. Nagle te, wiecie, te wielkie więzi między rodziną Sańców, tak często podkreślane, i Alonso pluzowały się, nie? Nagle przestało to działać. Bo tak to działa w wyścigach, tak to działa w tym sporcie i w rajdach. Stąd też no, były takie sugestie, że jakby Robert jeździł z Fernando w Ferrari, bo była taka opcja kiedyś, to by się świetnie dogadywali, bo to dobrzy kumple i tak dalej. Moim zdaniem to by się skończyło dobre właśnie to kumpelstwo w momencie, kiedyby startowali w jednym teamie. Bo to jest zupełnie co innego. No, to są po prostu sportowcy na najwyższym poziomie i to nie byłoby ze strony Roberta, który akurat świetnie też ogarnia, to by były zagrywki ze strony Fernando. Tak czy inaczej, Fernando pojedzie w rajdzie Dakar. Życzę powodzenia. Natomiast co ciekawe, Fernando przyjechał także na rajd Hiszpanii, który teraz się odbywa w Katalonii.
Byłem w trzech czy czterech rzeczach, czyli samochodach. W kategoriach, w których jeździ Toyota, a WRC to jedyny element brakujący, więc może porozmawiam z Tomim McKinnonem, czyli szefem zespołu WRC, przynajmniej jeśli chodzi o przetestowanie Yarisa. To by było interesujące. Ale potem mówi, rajdy są trochę bardziej skomplikowane. Bardzo szanuję rajdy. Ojejku, zgasło mi. Mieć z boku pilota, któremu musi zaufać zakręt po zakręcie i ufać opisowi, to prawdopodobnie trochę trudniejsze niż Dakar. No bez cienia wątpliwości, dlatego że nic nie mówiąc, bo Dakar to jest, no rajd Dakar to jest bardzo trudny rajd, ciągle trzeba naprawdę mega umieć jeździć i tak dalej. Natomiast no piloci w Dakarze mówią raczej, wiecie, w 3-stopniowej skali, raz na jakiś czas, że tutaj 3, tutaj 2, tutaj 1 i tyle. Natomiast w rajdach płaskich tak zwanych, no to z zakrętu na zakręt trzeba napieprzać, jechać tak szybko jak się da, na to co pilot ma skala, nie wiem, zazwyczaj 1.7, jeszcze dodatkowe komendy, mnóstwo tego. I musisz się ładować, wyobrażać to sobie, myśląc w przód jak szachista, że ten zakręt będzie taki, taki. I nie myślisz o tym, że ty się pomyliłeś przy opisie, czy że pilot się pomylił, po prostu ładujesz się w zakręt, po prawej skarpa, po lewej ściana, jak nie wyda, to może być grubo, tak? I tyle. I to jest zupełnie trochę coś innego niż rajdy terenowe. A jeśli mowa generalnie o rajdach płaskich tak zwanych, jakiś ktoś się nabijał, że użyłem tego terminu, chociaż jest bardzo powszechnie używany, nie, on nie jest oficjalny, a to była taka hejterka, nie wiecie, środowiskowa. Pozdrawiam Was, kochani. Podczas gdy Ichołek używa tego stwierdzenia, ostatnio Robert używa tego stwierdzenia, to jest takie ogólnikowe określenie rajdów, nie rajdów terenowych, tylko rajdów takich, no, takich jak WRC, czyli w zasadzie najszybszych rajdów, jakie mogą być. Jeśli chodzi o rajdy tak zwane płaskie, Tanak może w ten weekend zostać mistrzem świata. Wystarczy, że wygra rajd Hiszpanii. To znaczy, to oczywiście łatwo brzmi, tak, wystarczy, że wygra. Wygrać rajd WRC wcale nie jest łatwo, no ale ma najlepszy samochód, najszybszy z całą pewnością. Jest wybornym kierowcą, no top topów moim zdaniem na równi z sobą Mozierem. Kto wie, być może nawet jest trochę szybszy. I to coś ciekawe, jak wygra, to nieważne, kto zdobędzie punkty bonusowe, już będzie mistrzem świata, więc jedyny cel, jaki Tanak może mieć na ten rajd, to po prostu zwycięstwo w rajdzie Hiszpanii, jedną rundę przed końcem, bo zostanie tylko Australia, będzie mistrzem świata. De facto trzymam za to kciuki, tak bardzo jak chciałbym, żeby Sepp Ogier kontynuował swoją serię, no to jednak no Tanak zasługuje na to mistrzostwo, tak, jest po prostu fenomenalnym kierowcą, jest kierowcą, który szedł tą drogą ciężką, tą drogą, w której miał mnóstwo przygód, mnóstwo kraks, w której stracił miejsce w WRC ze względu na te kraksy, już szukał innej pracy, już się wydawało, że nie wróci, potem wrócił dzięki Demakowi do jego teamu, do ich teamu fabrycznego, znowu złapał wiatr w żagle, do M-Sportu, do głównego składu, Toyota jest na topie, to jest ten kierowca, który pokazał, to jest filozofia Roberta, że nie ma sensu się opieprzać, szczególnie w sytuacji Roberta i jechać na pół gwizdka, żeby dojeżdżać, co Robert pokazał, że jest w stanie robić, tylko trzeba szukać tej prędkości optymalnej, popełniając te błędy, bo jak się już je w pewnym momencie popełni, to potem to działa na Waszą korzyść. I Tanak popełnił tych błędów mnóstwo, szedł tą samą drogą, tylko że Tanak się utrzymał w WRC. Znaczy inaczej, wypadł z WRC, ale potem wrócił, no jakby utrzymał się na tej drodze, nie zrezygnował z niej i teraz Tanak jest prawdopodobnie najlepszym kierowcą rajdowym świata. I to jest ta filozofia, którą Robert podkreślał, jak wszystkie te mundrale spece od tego, od rajdów naszych polskich mówiły, tak, że ja tutaj na tym OS-ie to stałem, wy mój mańki, chyba tak się nazywa ten OS kultowy, zresztą bardzo fajny z tego co wiem, stoi od 30 lat i twierdzili, że na tej podstawie wiedzą co się dzieje w WRC i pouczały Kubickiego, jak to się powinno jeździć w rajdach, że on źle jeździ. No to co zrobił Tanak, to jest dokładnie jak wbrew temu, co te mądrale mówiły, tak, dokładnie z tą drogą, którą chciał się Robert, teraz prawdopodobnie zostanie mistrzem świata, jak nie w ten weekend, to podczas rajdu Australii. Oczywiście rajd Hiszpanii to jest także start Kajtana Kajtanowicza. No, sytuacja Kajta się komplikuje po tym, jak no, musiał zrezygnować z punktów de facto w Walii, tak? No, po tych kilku kapciach. Kajta spadł na trzecie miejsce w klasyfikacji WRC 2. Natomiast tutaj startuje Ilubek, który jest teraz liderem tej klasyfikacji i ma 8 punktów przewagi nad Kajtem. I drugi Guerra, który ma 2 punkty więcej, i Gryazin, który jest na równi z Kajtem, mają obaj po 73 punkty. I co więcej, niektórzy z tych kierowców pojadą jeszcze w Australii, więc wygląda na to, no, że niestety z tym mistrzostwem dla Kajta w tym sezonie w WRC 2 to trochę na wyrost, co nie znaczy, że nie może być w przyszłym roku, natomiast cały czas walka o podium
trzymajmy kciuki, może mieć miejsce. Natomiast ten rajd będzie bardzo trudny, dlatego że jest bardzo mocno obsadzony, jeśli chodzi także o WRC 2, bardzo, bardzo mocno. Rasa 2, zapoznanie było, bo strasznie dużo padało, więc no, te warunki chyba nie będą reprezentacyjne co do rajdu, więc no, szykowanie się, robienie opisu, no w tym momencie jednak im więcej razy się startowało w tym rajdzie, tym większą ma się przewagę, znając ten rajd, po prostu jeżeli te warunki będą bardziej normalne podczas już normalnej rywalizacji. Dobra, moi mili, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zawijam się, muszę jeszcze to wysłać, a tutaj z internetem są duże problemy. Ostatnio szlak nie trafił, jak wysłałem poprzedni, naprawdę była to długa walka do późnych godzin nocnych, zanim udało mi się uploadować poprzedniego vloga, więc mam nadzieję, że z tym będzie szybciej. Póki co dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia wkrótce.